aura rozpieszcza nas nadal, pomimo późnej daty w kalendarzu. Dziś mamy czwartek, 15 września. Nazywam się Katarzyna Ciak i zapraszam na przegląd wiodących newsów dzisiejszego wydania, a wśród nich bezkrwawe łowy Huberta Jasionowskiego, korzyści płynące z posiadania karty dużej rodziny, bezpieczne Szczytno, czyli miasto okiem kamery. Dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od wydarzenia artystycznego, czyli od wystawy fotograficznej Huberta Jasionowskiego, najbardziej znanego w naszym powiecie fotografa przyrody. Jego zdjęcia niezmiennie od lat zachwycają odwiedzających wystawę. Najnowszą można zobaczyć w Domu Kultury w Szczytnie. Hubert Jasionowski, zanim zainteresował się fotografią, był myśliwym. Jednak porzucił tą profesję na rzecz utrwalania wizerunku zwierząt. Jego prace w ciągu lat zdobyły spore uznanie. Regularnie można oglądać zdjęcia pana Huberta, m.in. w pismach Myśliwiec, Przyroda Polski. Zdjęcia publikował także w National Geographic, co nie udało się żadnemu innemu mieszkańcowi Szczytna. Jak mówi o swojej pasji, fotografując moje ukochane Mazury, przeszedłem i przejechałem wiele kilometrów. Przeżyłem mnóstwo różnych przygód, a wszystko po to, by ocalić od zapomnienia to, co nieodwracalnie się zmienia i ginie, a także w poszukiwaniu tego jedynego w swoim rodzaju życiowego ujęcia. Pełne pasji, nowe prace autora cyklu Borsuki można oglądać w Domu Kultury w Szczytnie w godzinach pracy placówki. Mamy dobrą wiadomość dla wielodzietnych gospodarstw domowych. Już 17 firm przyłączyło się do programu Szczecińskiej Karty Dużej Rodziny, a kolejna, 18, podpisała umowę we wtorek. Już 17 firm przyłączyło się do programu Szczecińskiej Karty Dużej Rodziny. Kolejna, 18, podpisała umowę we wtorek. Karta Dużej Rodziny to jeden z najlepszych pomysłów naszych władz. Dzięki niej rodziny wielodzietne mogą uzyskać szereg zniżek. We wtorek, przed południem, już 18 firma została dodana do tego programu. Tym razem duże rodziny będą mogły skorzystać z pomocy biura rachunkowego, prowadzonego przez Monikę Pietrzak. Zdecydowałam się na przystąpienie do programu poprzez udzielenie zniżek w postaci 20% na rozliczenia roczne dla osób fizycznych z rodzin wielodzietnych, jak i pomocy również rabat też 20% przy prowadzeniu działalności gospodarczej dla jednoosobowych firm. Przedsiębiorca zaoferował 20% rabatu na rozliczenia roczne dla osób indywidualnych i 20% przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie każdy z nas wie, lecz Szczytno jest miastem monitorowanym. Sieć kilkunastu kamer, które zamontowane są w newralgicznych punktach miasta, na przykład w okolicach plaży, mają zapewnić obywatelom większe bezpieczeństwo. Monitoring miejski to sieć kilkunastu kamer, które zamontowane są w newralgicznych miejscach miasta, na przykład w okolicach plaży. Wszystko po to, by obywatele czuli się jeszcze bezpieczniejsi. Monitoring miejski został i nadal będzie modernizowany. Aktualnie w Szczytnie znajduje się kilkanaście kamer, które pozwalają nagrać obraz wysokiej rozdzielczości. Więc jak mówi urząd, nic nie umknie oku kamery. Na dzień dzisiejszy wiemy, że nasz monitoring działa. Do tej pory kilkakrotnie zarówno Straż Miejska, jak i Policja korzystały z niego w celu zapobiegania, a także wykrywania sprawców. W tej chwili kamery znajdują się m.in. na plaży miejskiej, na głównym rondzie, także w okolicach Miejskiego Domu Kultury i na Małej Bieli. Przed nami rozbudowa, prawdopodobnie w przyszłym roku jeszcze dwie kamery zostaną zamontowane, w tym jedna na Placu Wolności. Co ważne, każda osoba może ubiegać się o zapis z monitoringu, co jak pokazała praktyka już wielokrotnie pozwoliło ująć sprawców przestępstw. Spotkania z książką to niezapomniane przeżycia, stymulują wyobraźnię i fantazję dziecka, a dzięki klubowi Malucha działającemu przy Bibliotece Miejskiej młodzi czytelnicy mają możliwość wybrania najciekawszych i najbardziej wartościowych pozycji. Klub Malucha powstał 3 lata temu w oddziale literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jest to przedsięwzięcie niezwykłe pod kilkoma względami. Przede wszystkim ułatwia młodym molom książkowym kontakt z literaturą. Czytanie będzie zabawą, przyjemnością, nauką. Ma pomóc także w radzeniu sobie z emocjami. Spotkania z książką będą
niezapomnianym przeżyciem dla każdego małego klubowicza. Dzięki pomocy pracowników biblioteki czytelnik ma możliwość wybrać dla siebie książki wartościowe, które wpłyną na jego rozwój. Klub Malucha to idealne miejsce na kontakt dziecka z rówieśnikami. Wspólne zabawy wspomagają rozwój psychoruchowy, a zajęcia plastyczno-muzyczne to prawdziwy sprawdzian przed przedszkolem. Tu dzieci mają szansę poznać pierwszych kolegów i dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat otaczającego je świata. A wszystko w miłej, ciepłej i przyjaznej atmosferze. Zapraszamy więc do klubu Malucha wszystkie dzieci w wieku od 2 do 3 lat wraz z opiekunami. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, w każdą środę. Najbliższe spotkanie 21 września o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy. Przypominamy, iż 20 września upływa termin głosowania na projekty w przyszłorocznym budżecie obywatelskim. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.obywatel.miastoszczytno.pl. Zapraszamy na spektakl kabaretowy formacji Szatlet. Gramy dalej, czyli 20-lecie kabaretu, który odbędzie się 30 września o godzinie 16. Bilety w cenie 35 zł nabyć można w sekretariacie MDK-u oraz na stronie kabaretowebilety.pl. 24 września zapraszam serdecznie na mocną akcję Koncert charytatywny. Odbędzie się w klubie Czad przy ulicy Kolejowej 1. Zagrają zespoły Hiroshima, Be Free oraz Double Spleen. Dochód przekazany zostanie na leczenie naszego kolegi, mieszkańca Szczytna, Roberta Rekosza. Zaczynamy o 20:00, wstęp 5 zł. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne w imieniu swojego redakcyjnego kolegi Wojtka Grochowskiego.